Studio Biznes Iwona Kutyna, dzień dobry. Razem ze mną Marek Zuber, ekonomista. Witam serdecznie. Dzień dobry. O majówce już coś tutaj zaczęliśmy przed anteną. Tak. Jakiś plan na majówkę? No ja akurat wracam na majówkę, ja mam plany wcześniej. Okej, okay. Ale właśnie, bo nie planowałam o tym rozmawiać, ale skoro ten temat poruszyliśmy, to dlaczego nie? Majówka w tym roku będzie taka, że tak powiem, na wypasie, bo gdzieś kojarzę, że mi się w internecie wyświetliło coś takiego, że wyjeżdżamy na majówkę na tydzień, zapłacimy za to 18 tysięcy, tylko nie wiem, czy to w kraju, czy za granicą, że to jest taki czas, kiedy my oszczędzamy na takie momenty i faktycznie zastaw się, a postaw się i majówka, no to muszę gdzieś wyjechać. No właśnie ciekawe, jak to będzie, bo Wielkanoc nie była, delikatnie mówiąc, sukcesem z punktu widzenia biur podróży. Tam chyba na ostatnią chwilę wiele osób pewnie zostawało, tak, bo pogoda była piękna. Ale spodziewano się, no tylko ta pogoda spowodowała, że jednak jakoś to wyglądało, natomiast spodziewano się dużo większej ilości osób i wyjeżdżających i zarówno w Polskę, jak i w świat. No i z tego, co czytałem tydzień czy dwa tygodnie temu, zupełnie inaczej z majówką. To znaczy tutaj nawet mówi się, że może być 20% więcej Polaków, którzy wyjadą gdzieś w stosunku do tego, co było rok temu. No i odpowiedzią na pytanie, dlaczego, myślę, że przynajmniej są dwie odpowiedzi. Pierwsza jest taka, że wyraźnie nam się poprawia w tym roku. Znowu, nie mówię, że każdemu, bo to jest zawsze, jak mówimy, przeciętne wynagrodzenie wzrosło, to zawsze dostaję takiego SMS-a. Co ty w ogóle gadasz takie rzeczy? Mi się nic nie poprawiło, prawda? Od któregoś z moich, którejś z koleżanek, czy od któregoś z kolegów. Ale no, prawda jest taka, że jak popatrzymy na całość Polski, mamy potężny wzrost płacy minimalnej, 20%. Nigdy tyle nie było. Nie mówię, że ona jest oczywiście mega wysoka, ale wzrost jest bardzo wysoki. To się przekłada na mniej więcej 60% wynagrodzeń w gospodarce, no to one idą w górę. Podwyżki w budżetówce nawet do 30%, 800+ zamiast 500+. I jeszcze mało tego, mieliśmy pół roku w Polsce, mieliśmy prawie rok w Polsce, czyli od mniej więcej połowy 2022 roku do połowy 2023 roku, kiedy spadały realne wynagrodzenia. Spadały. Myśmy biednieli. I to był taki moment, kiedy w dużych firmach, czyli przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, to dotyczy właśnie tych większych firm zatrudniających powyżej 9 osób, mniej więcej 45% zatrudnionych. Mieliśmy taki moment, kiedy te realne wynagrodzenia spadały o 6% grudzień 2022. No to jest w ogóle sporo. Kolosalny spadek. W małych firmach ja szacuję, bo nie mamy takich dokładnych danych, że to było dwucyfrowo. Tak swoją drogą niejaki Adam Glapiński na ostatniej konferencji powiedział, że tych miesięcy było tylko 2 i 3, było wszystko fantastycznie. No nie, to był rok takiej sytuacji. No i teraz nadrabiamy te zaległości, więc też jest takie, myślę, poczucie w wielu rodzinach, no oszczędzaliśmy. Zresztą to też było widać po danych dotyczących sektora bankowego, kiedy po raz pierwszy właściwie tak dość mocno nadszarpnęliśmy swoje oszczędności. Ci, którzy je mają oczywiście, po to, żeby jednak mniej ograniczać te nasze wydatki, a i tak ograniczaliśmy mocno, bo mieliśmy przecież z kolei 8 miesięcy spadku sprzedaży detalicznej. No to co może być lepszym wymiarem tego ograniczenia niż właśnie to? No i teraz jak nam jest lepiej, to pewnie chcemy tak nadrobić, nie? Więc, troszkę odreagować. Nie dziwię się, że 20% wzrostu. I druga rzecz to jest złoty. No akurat w tej chwili... Swoją drogą, co się dzieje w ogóle? Co się dzieje, zaraz powiem o tym. No moja prognoza na ten rok była jasna, to znaczy złoty się umacnia. Ja to cały czas widzę na poziomie, może nawet w okolicach poniżej 4,20 za euro i 3,60 czy 70 dolar, bo myślę, że jednak euro w dalszej części roku będzie delikatnie się umacniało w stosunku do dolara, ale pisząc tę prognozę, chyba 4 stycznia napisałem, chyba że na przykład będziemy mieli jakąś kolejną wojnę. No tak, no w zeszły tydzień był taki, że złoty się bardzo umocnił. Zeszły tydzień tak, i tam było 4,21 czy 4,23 za euro. 4,25, o ile dobrze kojarzę. I do wczoraj do godziny 15 z tego, co czytam, było w miarę dobrze i nastąpiło jakieś tąpnięcie i każdy szuka przyczyny, co się stało, że złoty nagle poleciał na łeb na szyję. Moim zdaniem zdecydowanie to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, bo to jest tak, że nastąpił ten atak Iranu i to już jest, no to też jest w ogóle no, z jednej strony, oby nie doszło do poważnej wojny, ale to jest też mega ciekawa rzecz, bo proszę zobaczyć, no, wystrzelono tam ze 300 tych rakiet balistycznych, samosterujących dronów. No, okazuje się, że bardzo niewielka część, no tutaj są różne informacje, ale no, kilka trafiło w cel. Tak swoją drogą to jest też ciekawe. Na przykład w Stanach coś o tym pisze, bo jedni piszą gigantyczny sukces zachodniego przemysłu zbrojeniowego, skoro 99% tych pocisków zostało zestrzelonych różnego rodzaju. No ale niektórzy piszą, no tak, tylko gdyby ten 1% dotarł w jakieś newralgiczne obszary, uderzył w to, co jest istotne, no to się okazuje, że żelazna kopuła, czyli ten system obrony tak jest przeciwlotniczej, przeciwrakietowej głównie tak naprawdę, zbudowany przez Izrael, choć ma fantastyczne wyniki, bo 99%
Wcześniej szacowano w kontekście tych wcześniejszych ataków rakietowych, głównie z terenu Libanu, na 85% skuteczność. No wiadomo, że to nie tylko żelazna kopuła, to też samoloty, Amerykanie, Wielka Brytania, inne kraje arabskie. Pomogły. Ale chodzi mi o to, że to jest właśnie ten problem. Gigantyczna skuteczność, ale ten 1% w tej skali, w tej ilości tej broni może uderzyć w takie miejsca, które będą istotne. No i teraz, do momentu, kiedy wydano, to jest też ciekawe, ile kosztowało te kilka godzin? Kilka miliardów dolarów? Gdzieś jakieś dane zaczęły się pojawiać dzisiaj właśnie, ile Izrael to kosztowało. Dokładnie nie mamy, bo ani nie wiemy dokładnie, ile oni za to płacą, bo takie to są mniej więcej koszt tego. Druga rzecz, nie wiemy dokładnie, co zostało użyte, więc to jest wszystko jakoś tam mniej więcej. Ale na pewno mówimy tutaj o olbrzymich pieniądzach. No i rzeczywiście pokazie technologicznym. I teraz do momentu, kiedy mieliśmy jednak takie, szczególnie ze strony Stanów Zjednoczonych, informacje, nie chcemy, żeby doszło do odwetu, niech Izrael tego nie robi, nie będziemy popierali eskalacji, no to rynek walutowy generalnie był spokojny. Rynek walutowy, giełdy oczywiście, bo to nie tylko rynku walutowego dotyczy. No ale jednak mamy informacje ze strony ważnych polityków Izraela, że nie, że odwet będzie, że coś zrobimy. Tak. I to jest moim zdaniem ten moment, w którym jednak rynki nie wytrzymały, no i stąd mieliśmy 5 groszy na złotym. Teraz się trochę złoty umacnia. Tak jest. No i tak naprawdę pytanie jest o to, na czym będzie polegał ten odwet. Ale jeżeli doszłoby do takiej bardzo poważnej eskalacji, no czegoś na kształt Ukraina-Rosja, no to mamy znowu potężny wzrost cen ropy przede wszystkim, no bo oczywiście wiemy dlaczego, ale też innych surowców. To z jednej strony wyhamuje nam świat, nie mówię, że będzie recesja, ale na pewno będzie to miało wpływ na wzrost gospodarczy w tym roku. Oczywiście kwestia inflacji, która będzie wyższa relatywnie, więc stopy procentowe relatywnie dłużej będą na tych poziomach, to też nie będzie pomagało wzrostowi gospodarczemu. I z całą pewnością będziemy mieli zamieszanie na złotym również. Natomiast nie da się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, do jakiego poziomu możemy dojść, no bo to jest odpowiedź na pytanie, co się tam wydarzy na tym Bliskim Wschodzie. Jeśli tak by się skończyło jak dzisiaj, czyli nie wiem, Izrael, no bo coś zrobią. Dzisiaj rano czytałem któregoś z polityków Izraela, że rewanż jest oczywistością, o tym nie dyskutujemy, jest tylko pytanie, w jaki sposób to będzie zrobione. Formie, tak jest. No to jeżeli to będzie jakaś forma, ja też nie potrafię powiedzieć, co to by miało być, która nie zwiększa nam prawdopodobieństwa no, takiego globalnego konfliktu, chociaż no, pytanie, co Iran to zrobi. No więc właśnie. No to mamy zamieszanie na parę dni, na parę tygodni i wracamy do tych trendów, które były. Ale ja nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czy jest ktoś, kto potrafi odpowiedzieć na to pytanie, bo to się pewnie dzisiaj waży w gabinetach ważnych polityków Izraelu, pewnie w Stanach Zjednoczonych też. No i dopiero odpowiedź na to pytanie, to jest odpowiedź na pytanie, co będzie dalej z rynkami finansowymi, przynajmniej w tym krótkookresowej perspektywie. No właśnie, ale wzrost cen paliw, czyli właśnie eskalacja ewentualna tego konfliktu, to jest jedna z tych rzeczy, które wpływają na naszą inflację. Jednak okazała się wyższa, no 0,1%. Nie tak, ma znaczenia. Nie, w zasadzie nie ma znaczenia. Ja tak przerwę, przepraszam, no. Słowo. Mnie to fascynuje po prostu. Złoty traci tam 1,5. Ja byłem dealerem walutowym, to była pierwsza moja praca w banku. I jak czytam gdzieś na internecie, dramatyczny spadek wartości złotego, bo o 3 grosze się osłabił do euro. Albo tutaj. No to jest jednak różnica. Jednak nie jest tak dobrze. Nie jest 1,9, tylko jest 2,0. W Czechach rzeczywiście może ma to większe znaczenie. Tam też te dane inflacyjne, tam jest odwrotnie. Tam jest stabilizacja na poziomie 2%, a miało być mniej. Tylko tam bardziej chodzi o to, że w ramach tej inflacji spodziewano się zdecydowanie większego wyhamowania w obszarze usług. No i ponieważ do tego nie doszło, to stąd są takie twardsze tezy dotyczące tego, czy faktycznie Czesi zaczęli teraz w styczniu obniżać stopy i mieli rację. Te obniżki stóp wrześniowej i październikowej, będę to cały czas powtarzał w Polsce, dla mnie to jest absolutnie polityczna działalność, to jest błąd. Przez to będziemy dłużej z tą inflacją walczyć. Oczywiście dłużej, no to jest też pytanie, o ile dłużej, ale dłużej. Natomiast Czesi zaczęli to robić w styczniu, no i były takie oczekiwania, zresztą teraz mają stopę taką jak my, dopiero teraz. I no teraz właśnie pewnie te mocne obniżki stóp nieco się nam wydłużą w Czechach, więc jest to jakiś dość istotny kontekst. W Polsce to nie ma znaczenia, naprawdę, czy to jest 1,9 czy 2. No tak, ale ma znaczenie w sensie takim, że do czego zmierzałam, że to jest ten moment i cieszmy się tym momentem, bo szybko, bo krótko trwają, szybko odchodzą, że teraz już będzie tylko gorzej, czyli inaczej, inflacja będzie rosła. Chyba nie, chyba w kwietniu jeszcze nie. Bo mamy, jak pani popatrzy na dane zeszłoroczne, mamy
mamy fatalny styczeń, mówię o zeszłorocznych, fatalny styczeń w ujęciu miesięcznym, czyli jak popatrzymy sobie na to, o ile podrożał koszyk, cały koszyk, te 1500 dóbr i usług, które najczęściej kupujemy w styczniu, w zeszłym roku, w stosunku do grudnia, to jest 2,5%. Tyle chcemy mieć w ciągu całego roku, a to był jeden miesiąc. I potem mamy już dużo lepszy, ale dalej zły, luty, marzec i jeszcze kwiecień. No i teraz co się okazuje? 5% VAT na żywność wrócił nam w kwietniu, ale na pewno nie będzie w kwietniu przełożenia o punkt procentowy, bo o tyle mniej więcej szacowaliśmy, że to przełożenie będzie, w stosunku do inflacji marcowej, dlatego że bardzo, bardzo wiele sieci powstrzymało się od wzrostu. Dokładnie, od wzięło na siebie te koszty. Tego nie wiemy. Na razie wzięło na siebie, chociaż tutaj też jest część marketingu, bo no, oczywiście mamy tę wojnę cenową, też to też tak jest istotne między dwiema najważniejszymi sieciami, ale jest jeszcze jedna rzecz. Żywność, w dalszym ciągu wiele produktów żywnościowych tanieje. W związku z tym pewnie jest tak, że zobaczylibyśmy jakieś obniżki cen w kwietniu znowu, a nie zobaczymy ich dlatego, że wzrósł VAT. Czyli to jest takie mówienie, my to bierzemy na siebie, bo tak mówią, ma pani rację, no tak, absolutnie. Tymczasem w rzeczywistości nic nie biorą na siebie, tylko ten VAT w wielu przypadkach jest podniesiony, natomiast marża jest utrzymana, bo nie ma obniżki ceny, albo ta obniżka jest mniejsza. Ale to jest część tego przypadków. Część na pewno jest takich, że ta marża rzeczywiście nieco spadła. Część jest takich, że być może jest to rozłożone w czasie. Część jest takich, że pewnie będzie to przerzucane na dostawców. Natomiast z całą pewnością w kwietniu 1 punkt procentowy inflacja, oczywiście nie w wielkościach bezwzględnych, tylko w stosunku do sytuacji, gdyby był zerowy VAT, o 1 punkt procentowy nie wzrośnie. I teraz biorąc pod uwagę to, że ten zeszły rok, kwiecień jeszcze był zły, jeśli chodzi o te miesięczne dane, to jest tak zwany efekt bazy, efekt statystyczny, to ja nie zdziwię się, jak inflacja w kwietniu będzie jeszcze niższa. Może tak być, albo mniej więcej na tym poziomie. Natomiast potem, no potem to już spodziewam się systematycznego wzrostu i ja tutaj chyba należę do tej grupy tak dość pesymistycznie patrzących na ten drugi rok, na tą drugą część roku, drugą połowę roku. Jeśli będzie obniżona, jeżeli będzie zniesiona, wszystko na to wskazuje, mrożenie cen prądu i gazu, ale to też jest wielka dyskusja, o ile ten prąd i gaz może podrożyć, bo w moim zdaniem to będzie w wielkiej części decyzja polityczna. Pani popatrzy dzisiaj na koszty produkcji prądu i na cenę gazu, nie ma podstaw, żeby po odmrożeniu te ceny istotnie wzrosły. Jest kwestia tego, że trzeba szukać tych gigantycznych pieniędzy na zmiany w energetyce szczególnie. No i oczywiście ktoś musi te pieniądze dać. No to pewnie tutaj te marże po prostu będą rosły. No ale tak czy inaczej, ja się spodziewam, że w drugim półroczu możemy nawet 7% przekroczyć znowu. O proszę. No to tym mało optymistycznym akcentem musimy ale zakończyć nasze 7, spotkanie. Nie 18,4, więc no właśnie miałam pytać, jaka będzie ta tym razem ta górna granica, czyli to te 7%. To musimy się nastawić na drugą połowę roku, że to może troszkę skromniej, jeżeli chodzi o majówkę, już pomyśleć o tym, jaka będzie druga połowa tego roku. To skończmy optymistycznie. Znaczy optymistycznie z punktu widzenia gospodarstw domowych, bo niekoniecznie pracodawców. Prawdopodobnie pomimo tej inflacji cały czas realne wynagrodzenia będą rosły. Rosły. Oj, pięknie. Dobra, tego się trzymajmy. Marek Zuber był razem z nami. Bardzo dzięki za ten miło komentarz. Tomek Korniejew już teraz, a później porozmawiamy o rynku nieruchomości w kontekście wynajmowania mieszkań. Gdy zastanawiam się nad historią rozwoju jednej z najbardziej znanych terenówek na świecie, Toyoty Land Cruiser, dochodzę do wniosku, że inżynierowie Toyoty od lat starają się znaleźć złoty środek, żeby ten model stał się nie tylko najdzielniejszą terenówką na świecie, ale także najbardziej komfortowym samochodem na świecie. Obsesja w dążeniu do doskonałości skutkuje tym, że każda kolejna generacja Land Cruisera jest nie tylko lepsza od poprzednich, ale godnie zapisuje się w historii tego modelu, która rozpoczęła się w 1951 roku, choć nazwa Land Cruiser zadebiutowała na rynku 3 lata później. Przedstawiciele Toyoty chwalą się, że w pierwszą godzinę po uruchomieniu sprzedaży online na ten model zarezerwowano w Polsce aż 462 sztuki tego samochodu. I zgadnijcie co? Twierdzą, że jest to najefektywniejszy w jeździe terenowej, najbardziej komfortowy i najlepiej prowadzący się podczas jazdy po asfalcie Land Cruiser, który kiedykolwiek powstał. To niespodzianka, ale spójrzcie, ten kształt zdradza, że Land Cruiserem można zjechać daleko z asfaltu. Złośliwi powiedzą, że wtedy trzeba będzie daleko iść po traktor. Ale nie tak szybko, bo ten samochód jest przystosowany do jazdy w naprawdę trudnym terenie. Jak informuje producent, zastosowano tu nową blokadę mechanizmu różnicowego opartą o elektrozawór, co zapewnia o 85% szybszą reakcję. Nowy reduktor radzi sobie z większym momentem obrotowym, jest trwalszy i mniej podatny na korozję.
Co więcej, konstrukcja wału napędowego została dopracowana pod kątem jeszcze większej trwałości i cichszej pracy. Zmodyfikowano również centralny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu typu torsem, który został zoptymalizowany pod kątem osiągów i wpływu na zużycie paliwa. Ma to zapewnić równowagę między przyczepnością w terenie a stabilnością na drodze. Tyle teorii. Zobaczmy, jak to się sprawdza w praktyce. Zanim jednak wyruszę na bezdroża, zerknijcie na wnętrze. Jak na tak duży pojazd przystało, jest tu bardzo przestronnie. Auto jest przystosowane do przewozu nawet 7 osób. Materiały wykończeniowe wyglądają na trwałe, są dobrej jakości. Design kokpitu dobrze współgra z wyglądem nadwozia i stanowi udane połączenie nowoczesnych technologii w postaci cyfrowych wyświetlaczy z tradycyjnymi przyciskami i pokrętłami. Podoba mi się otoczenie kierowcy. Zniknęły stąd siermiężne dźwignie i całość jest przyjaźniejsza użytkownikowi. Sprawdźmy w końcu, jak to działa. W Europie Land Cruiser jest dostępny z silnikiem diesla o pojemności 2,8 litra, który rozwija moc maksymalną 204 konie mechaniczne i 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego w zakresie od 1600 do 2800 obrotów na minutę. Auto może holować przyczepę z hamulcami o masie 3,5 tony. Podoba mi się dobra widoczność we wszystkich kierunkach, ale dodatkowo w takim terenowym trybie mam jeszcze do dyspozycji wysokiej rozdzielczości kamery, które są rozsiane tutaj dookoła samochodu i pokazują mi, co się dzieje w różnych zakamarkach dookoła tego auta. Wow. Ho, ho, ho. Dajemy radę. Efektywność jazdy w trudnych warunkach ma zwiększać możliwość odłączania przedniego drążka stabilizatora. Technologia SDM, Stabilizer with Disconnection Mechanism, zastosowana po raz pierwszy w samochodzie Toyoty, umożliwia kierowcy zmianę stanu stabilizatora za pomocą przełącznika na desce rozdzielczej. Dzięki temu nowy Land Cruiser ma lepsze właściwości jazdy w terenie oraz większy komfort podczas jazdy. Udało się! Poszło! Nic nie widzę. W sensie widzę, bo mam kamerę, ale tak jakbym nie miał, to nic bym nie widział. Chyba muszę skręcić? No tak, tutaj sobie pięknie wszystko widzę. Jadę teraz na kamerę. Przechodzimy teraz kolejną próbę terenową. Tutaj będziemy robić trochę takich wykrzyży. Pamiętacie to z różnych zdjęć samochodów, jadących samochodów terenowych? Jak one robią taki wykrzyż i któreś koło się unosi. Wygląda to tak, jakby auto miało się zaraz przełamać albo przekoziołkować. Te wszystkie, wow, wzniesienia i dołki są bardzo duże, ale proszę bardzo, Land Cruiser nie klęka na robocie. W ogóle. Kierowca nowej Toyoty ma do wyboru szereg trybów jazdy, w tym nowy auto, który automatycznie dostosowuje pracę napędu, a nawet układu hamulcowego do warunków, w których się poruszamy. Niezwykle wydajne są te systemy elektroniczne, które zarządzają układem napędowym, układem jezdy Land Cruisera. Tak naprawdę mogę ustawić tylko pokrętłem prędkość i on sobie dobiera automatycznie tryby jazdy. To wszystko dzieje się poza interwencją kierowcy. Rzeczywiście to, przez jaki teren może przejechać Land Cruiser, robi bardzo duże wrażenie. Na przykład teraz jesteśmy tak przechyleni, że naprawdę nie wiem, czy utrzymałbym równowagę, nie będąc w samochodzie. Natomiast nie będę mógł dzisiaj sprawdzić właściwości jezdnych na asfalcie. Na to przyjdzie jeszcze kiedyś czas. Dzisiaj skupimy się na jeździe terenowej. Naprawdę, przecież to jest kawał samochodu, kawał wielkiego auta, a to, jak on sobie tutaj radzi na tych krętych ścieżkach, z jaką lekkością, zwinnością się wgryza w różne zakamarki, to jak przeskakuje niemalże, jak jakaś kozica przez te wszystkie doły, wyrwy i tak dalej, to robi wrażenie. A przy okazji, to nie jest taki surowy samochód terenowy. To nie jest samochód, który tak nas wytrzęsie, że nie jesteśmy w stanie, potem musimy dochodzić do siebie przez kilka godzin. To jest komfortowe auto. Duży moment obrotowy, dostępny od niskich obrotów, ułatwia jazdę w takich warunkach. Także na asfalcie powoduje, że samochód chętniej nabiera prędkości. Tak w zasadzie od razu od ciśnięcia gazu. Teraz jadę wersją, która będzie dostępna tylko na amerykańskim rynku. W Europie będzie dostępny silnik diesla, ale spodziewam się po dieslu podobnej charakterystyki pracy.
Czuję, że inżynierowie Toyoty zrobili kolejny krok na drodze w poszukiwaniach świętego Graala, jakim jest pokaźnych rozmiarów auto o doskonałych właściwościach jazdy w terenie i jednocześnie bardzo komfortowe. Jeszcze nie wiem, czy ta generacja Land Cruisera tym Graalem jest, ale jestem pewny, że jest to najlepszy Land Cruiser, jakiego kiedykolwiek stworzyli. No i jesteśmy razem ze mną Sławek Muturi, ekspert do spraw nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście o podróżach zaczęliśmy sobie rozmawiać poza anteną i rozmawiając o miejscach, które fantastyczne są, ale właśnie, bo rozmawialiśmy o Słowenii i wspomniał pan też o Albanii. Tak sobie pomyślałam z perspektywy pana zajęcia zawodowego, że Albania to chyba się staje, czy stała już takim modnym kierunkiem, jeżeli chodzi o szukanie, inwestowanie nieruchomości. Tak, tak. No przede wszystkim ze względu na to, że są dosyć tanie mieszkania. Jeszcze? Jeszcze, tak. No i oprócz tego oczywiście wszystkie inne zalety inwestowania na południu, tak? Dobra pogoda, jedzenie, fajna, luźna atmosfera, przyjaźni ludzie. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja tak bardzo się nie znam dobrze na inwestowaniu za granicą. Skupia się pan na Polsce. Na Polsce, tylko i wyłącznie, tak. No właśnie, ja znalazłam gdzieś tam w mediach, jak przygotowałam się do naszego spotkania, że piszą o panu cesarz wynajmu. No to nie wiem, kto właściwie i dlaczego i jakby no nigdzie, jak, no ja nie aspiruję do żadnych takich tytułów. No ale nie da się ukryć, że jest pan ekspertem, dosłownie, i na pewno zjadł zęby na tym. Od ilu lat zajmuje się pan nieruchomościami? No pierwsze mieszkanie kupiłem w 98 roku, to już jest ponad ćwierć wieku temu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to było parę tygodni temu. Natomiast no, jeszcze wcześniej zacząłem się interesować, powiedzmy może tak od 95 roku. Mm-hmm. To od razu było w zamyśle, że jak pan kupił pierwsze mieszkanie, że to jest taki biznes i taki kierunek, w którym chce iść i się tym zajmować, że kupować i wynajmować? Tak, tak. Ja muszę pani przyznać, że ja nawet nie myślałem o tym początkowo jako biznesie. Po prostu to była moja taka forma wcześniejszej emerytury. Mm-hmm. To znaczy chciałem, mimo że urodziłem się w Łodzi i większość życia właściwie jeszcze raz spędziłem w Polsce, to nigdy nie przyzwyczaiłem się do zimy. I miałem taki pomysł, że skoro ja nie lubię zimy, moi znajomi, przyjaciele mówili, słuchaj, przestań marudzić, musisz się przyzwyczaić. To tak jest. Ale ja tak sobie pomyślałem, kurczę, no dlaczego muszę? To znaczy bociany nie lubią zimy, i wylatują, to znaczy, a mają takie głowy, mózgi pewnie jeszcze mniejsze, i jakoś wykombinowały sposób na to, żeby unikać zimy, której nie lubią. Tak? Więc moim sposobem było, żeby kupować mieszkania na wynajem i w którymś momencie spodziewałem się, że przychody z najmu, łącznie zagregowane z tych mieszkań, zrównają się albo przewyższą koszty utrzymania standardu życia, do którego się przyzwyczaiłem, i nie będę musiał pracować. Mm-hmm. I będę mógł zimować w tropikach. Tak? I tak się stało. I tak się stało, tak. Cudownie. Genialny pomysł na biznes. Ale jak to było? Domyślam się, że ten rynek mieszkaniowy, albo może się mylę, proszę mi poprawić, te ponad ćwierć wieku temu, w tej końcówce lat 90. był inny od tego dzisiejszego. Łatwiej było kupić mieszkanie i zainwestować, czy trudniej? Czy teraz może jest łatwiej? No właśnie, to zależy jak na to spojrzeć. Mm-hmm. Bo wielu osobom wydaje się, że było dużo łatwiej. I takim koronnym argumentem jest, powiedzmy, że mieszkania były takie tanie. Ja kupowałem mieszkania... Ale trochę mniej się zarabiało chyba. No właśnie, prawda? To znaczy, i pani widzi też tę drugą stronę, że dużo mniej się zarabiało, że właściwie nie było żadnej transparentności rynku. To znaczy, ja na przykład jak kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, to potem mówię, no dobra, czas je wynająć. Ale za ile je wynająć? Mhm. Jakby ile jest warte to mieszkanie? Bo właściwie jedynym miejscem, gdzie można było znaleźć jakieś ogłoszenia, nie było portali ogłoszeniowych, była gazeta w środę, dodatek dom. I tam powiedzmy sprawdzałem ogłoszenia, ale często było tylko kawalerka, Mokotów, telefon. Kawalerka, gdzieś tam coś. Nie było podawanych cen. Albo były, ale rzadko, tak? Mm-hmm. Więc nawet nie wiedziałem, za ile mogę wynająć, tak? To znaczy tak podstawową rzecz. Nie było żadnych firm czy internetu, żebym znalazł, jak powinna wyglądać umowa najmu. Nie było żadnych, powiedzmy, doradców, którzy by powiedzieli, które mieszkania warto kupować, jak je przygotować do wynajmu, jak później układać sobie relacje z najemcami. Więc można powiedzieć, że było i łatwiej, i trudniej. Zależy. Ja tak często mówię, że jak ktoś tak nalega, że mi było łatwiej, to ja podaję taką anegdotę, że to jest tak samo, jak łatwiej było Krzysztofowi Kolumbowi pojechać do Ameryki, bo nie trzeba było wizy.
No tak, ale biorąc pod uwagę całą podróż i przekonanie, że dotarł zupełnie gdzie indziej. A najemcy czy się zmienili? Bo ja cały czas mnie to, gdzieś tam mnóstwo tych historii jest i się słyszy, że nie wiem, ktoś wynajmuje, nawet znajomy, jedno mieszkanie, ja później mówię, nie, ja to sprzedam, nie chcę wynajmować, bo same problemy, bo nie wiem, mam zniszczone mieszkanie, bo coś tam, bo... i że ciągle góra jest problemów. To jacy są najemcy dzisiaj, a jacy byli kiedyś? Dobre pytanie. To znaczy przede wszystkim dzisiaj jest dużo więcej cudzoziemców. Polska mm-hmm. jest dużo bardziej otwartym krajem. Tak. I to nie tylko ze względu na to, że powiedzmy była wojna i przyjechało wielu Ukraińców. Oni przyjechali jeszcze wcześniej. Poza tym wśród naszych najemców jest dużo Niemców, Portugalczyków, Hiszpanów, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy. Mm-hmm. Bo powiedzmy, zwłaszcza na południu Europy, to znaczy jest kryzys bezrobocia wśród młodych. I dla nich powiedzmy praca w takim... w firmie, która obsługuje, dajmy na to rynek hiszpański czy latynoamerykański, tutaj z Polski, no jest dobrą alternatywą, tak? Mamy też więcej cudzoziemców przyjeżdżających na studia do Polski. To rok z roku ta liczba się zwiększa, bo ludzie widzą, że wow, fajny kraj, fajni ludzie, tanie mm-hmm. piwo, relatywnie tanie mieszkania, wbrew mm-hmm. temu, co nam się wydaje. Więc mamy dużo więcej. Wtedy, na koniec lat 90. to w ogóle mało ludzi o tym teraz pamięta, ale ceny najmu typowo były ogrywane w dolarach i przeliczane na złotówki mm-hmm. na koniec miesiąca. Przypomniał mi pan to, bo ja w 99 roku przeprowadziłam się do Warszawy i ja w dolarach płaciłam za wynajem. No, dokładnie. Zupełnie o tym zapomniałam. Prawda? Więc mm-hmm. to, więc jakby, bo oczywiście te zmiany są takie stopniowe, powolne tak. i tego tak nie widać. I to zamazuje się w pamięci i tam pamięta się. I właśnie, i teraz to, co się pamięta, to są wszystkie te horrory, powiedzmy tam najemcy, którzy podobno palili w mieszkaniu, albo wyrzucili meble, albo tam imprezowali, albo malowali mieszkanie na czarno. No i co ważniejsze, nie płacą, nie wyprowadzają się mm-hmm. i odmawiają. I wokół najmu i w ogóle wokół inwestowania w nieruchomości na wynajem narosło mnóstwo mitów. No, znaczy, mm-hmm. po prostu my w Polsce powtarzamy sobie takie historie, nikt się w to nie wgłębia, nikt tego nie analizuje i po prostu narosło bardzo... wiele mitów, tak? A jak widać, na pana przykładzie można wynajmować i jakoś funkcjonować normalnie. Się nie Znaczy domyślam się, że w tej chwili to już ma pan od tego ludzi, którzy pilnują tych mieszkań, tak, tych tak. najemców. Tak, zwłaszcza, że powiedzmy, o ile ja potrzebowałem firmy, bo nie było właściwie takiej firmy, która by zarządzała mieszkaniami na wynajem. Ja mhm. właściwie z musu, to znaczy założyłem taką firmę. No mówi się, że potrzeba jest matką wynalazku, tak? I to w moim przypadku się doskonale sprawdziło. Po prostu chciałem oddać swój portfel jakiejś firmie. Rozmawiałem nawet z kilkoma, ale nikt nie chciał, nikt się nie mm-hmm. chciał pochylić nad tym biznesem, nie chciał go rozwinąć, więc ja musiałem założyć. W tej chwili my zarządzamy ponad 10 tysiącami mieszkań na wynajem, więc nikt w Polsce nie ma lepszej wiedzy. My, mm-hmm. my też mówimy bardzo skromnie, że my też na wiele pytań nie znamy odpowiedzi. No ale powiedzmy, przynajmniej łatwiej jest nam je szukać mm-hmm. w bazie 10 tysięcy niż w bazie pojedynczego mieszkania czy dwóch, tak? Zdecydowanie. Taki przykład, który też często kiedyś podawałem. 10 tysięcy to będzie trochę trudniej dzielić. No powiedzmy, że 12 tysięcy mieszkań. No to jest kwestia tam pewnie miesięcy czy roku, jak tam dojdziemy. To 12 tysięcy mieszkań to tak, jakbyśmy zdobywali, powiedzmy, 12 tysięcy mieszkaniolat doświadczenia w najmie w ciągu jednego roku, mm-hmm. prawda? Więc 12 tysięcy mieszkaniolat, czyli powiedzmy 12 tysięcy lat, to jest 10 er przed Jezusem, tak? To znaczy, a to tylko w jednym roku zdobędziemy tyle doświadczenia, mm-hmm. tak? Już mamy skumulowane ileś tam. Więc na bazie naszych danych, na przykład weźmy tę kwestię zniszczeń, bo to akurat było pytanie, na które odpowiadałem też na jakiejś konferencji nieruchomościowej w zeszłym tygodniu, czy tak, pod koniec zeszłego tygodnia. Więc przygotowałem dane mhm. i okazało się, że sam byłem zaskoczony, że bo takim momentem, gdzie się sprawdza, czy mieszkanie jest zniszczone, czy nie, i odzwierciedla, to jest w rozliczeniu kaucji. Prawda? No tak. No i co się wyprowadza, rozliczamy kaucję. I proszę sobie wyobrazić, że 27% w 27% przypadków oddajemy więcej niż 100% kaucji. Mm-hmm. I to wynika z tego, że zaliczki, które pobieraliśmy na media, były wyższe niż zużycie rzeczywiste. No tak. mm-hmm. I powiedzmy, ktoś nie tylko dostał z powrotem kaucję, ale jeszcze tę różnicę. Mm-hmm, mm-hmm. Prawda? 25% to są zaliczki, które oddajemy w 100%. Znaczy nie zaliczki, przepraszam, kaucję. Kaucję. Czyli już nam się robi powyżej 50%. Prawda? Mm-hmm. Kolejne 15% to są kaucje pomiędzy 50% a 100%, czyli były jakieś potrącenia, ale powiedzmy połowa kaucji jeszcze oddaliśmy.
kolejne mniej więcej 15% to były takie, gdzie była oddawana kaucja w ogóle powyżej zera, czyli złotówka do tam powiedzmy do połowy tej kwoty, tak? Więc tak naprawdę zostawało jakieś tam 20% tych, które były problematyczne, z czego duża część powiedzmy była pokrywana przez OC najemcy i znowu została jakaś tam końcówka i 3/4 z tej końcówki najemcy po prostu spłacali i 5% już tej końcóweczki, czyli 1/4 tej końcóweczki, to ścigamy w takiej windykacji, my to nazywamy windykacją ponajmową. Mm-hmm. Tak? No i to mogą być bardzo różne kwoty. Czasami zdarzają się duże kwoty, no ale to jest raczej wyjątek. Ale to jak pan obserwuje właśnie to, o czym pan teraz mówi, czyli patrząc na te dane, że takie, a nie inne zniszczenia, to na pewno przez te doświadczenia i te 10 czy 12 tysięcy mieszkań ma pan gigantyczne i wie pan, na jakich klientów chce się nastawiać, czyli po prostu komu wynajmować, żeby jak najmniej problematyczne to wynajmowanie było, czy nastawia się pan właśnie na takich klientów basic, żeby to było takie po prostu, nie wiem, niedrogie mieszkanie, niedrogi wynajem, czy jednak na takich klientów, a tym samym mieszkania im wynajmowane z tej wyższej półki? Tak. To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, no my właściwie, można powiedzieć, obsługujemy najem wszystkich segmentów rynku najmu, od najbardziej luksusowych, powiedzmy, domów gdzieś w luksusowych dzielnicach typu mm-hmm. Konstancin czy Wilanów, czy powiedzmy w centrum miasta, te wysokie, nie wiem, czy mogę mówić tam nazwy, mm-hmm. adresy, ale wiemy, to znaczy te wieżowce takie tak najbardziej, najbardziej znane, najbardziej luksusowe, powiedzmy, gdzie mieszkają bogaci ludzie, gwiazdorzy i tak dalej, sportowcy. I od tego segmentu, aż do segmentu, powiedzmy, nie tylko tanich kawalerek, ale jeszcze jesteśmy o jeden segment niżej, bo opiekujemy się mieszkaniami, które są wynajmowane na pokoje. Mhm. Czyli powiedzmy w bloku czy w kamienicy pięciopokojowe mieszkanie czy czteropokojowe i wynajmowane dla czterech czy pięciu różnych najemców. Nawet mamy taki dom, którym się opiekujemy chyba w Krakowie, gdzie jest 26 w ogóle takich pokoi, tak? Mm-hmm. I teraz, więc to jest dosyć niski segment. Jest jeszcze niższy. To jest taki, gdzie są ludzie, którzy się wyspecjalizowali w tak zwanych kwaterach pracowniczych. Czyli tam się nie wynajmuje pokoju, tylko tam się wynajmuje łóżko mm-hmm. w wieloosobowym pokoju, w wielopokojowym mieszkaniu, mm-hmm. tak? Więc my w tym segmencie akurat nie mamy żadnych doświadczeń, mm-hmm. ale patrzymy na to, że mamy dosyć szerokie spektrum. I proszę sobie wyobrazić, że największy problem obecnie, jaki mamy z najemcą, który zadłużył najwięcej mieszkanie, to jest właśnie na Złotej 44. No właśnie miałam pytać, tak przewrotnie, czy to wcale nie jest tak, że to jest stereotyp, że ci, którzy tanio wynajmują, to niszczą, bo to wcale tak nie jest. Dokładnie. To znaczy naprawdę to jest kwestia ludzi. Ludzie mają pewien charakter. I jakby pieniądze charakteru nie zmienią. Mm-hmm. Znaczy, no chyba, nie wiem, no nie znam się na tym, nie jestem psychologiem, ale nie sądzę, żeby powiedzmy to, że ja posiadam dużo pieniędzy, to nagle zrobiło mnie lepszym człowiekiem. Jestem takim, jakim byłem, tylko że mam po prostu jeszcze więcej zer i po prostu mogę jeszcze bardziej, jeżeli jestem złym człowiekiem, to znaczy albo powiedzmy, nie wiem, kłótliwym, czy jakimś tam, mm-hmm. powiedzmy, roszczeniowym, to mogę jeszcze bardziej być roszczeniowym, bo po prostu mnie bo stać uważam, na... że mam pieniądze. Bo mam pieniądze, i mogę stać wszystko. Mnie na najlepszych prawników i tak dalej. To skoro pan mówi o pieniądzach, to jak zrobić, jak ten biznes poprowadzić, żeby właśnie, żeby się dorobić i żeby zostać takim rentierem, który ma gigafirmę, który domyślam się, że zarabia duże pieniądze i który może sobie na to pozwolić, że większość czasu spędza właśnie w ciepłych krajach, tam gdzie buciany na przykład. Tak, zimą, szczególnie zimą. Szczególnie zimą. Szczególnie zimą. Znaczy, tutaj jakby kilka rzeczy. No, oczywiście mógłbym o tym opowiadać, pewnie i zanudzić i panią, i powiedzmy wszystkich. Oj, myślę, że nie, bo już wszyscy pewnie, ja też już wszyscy zazdrościmy. Tak. Ale tak, żeby to powiedzmy jakoś tak w pigułce powiedzieć, tak, to przede wszystkim trzeba rozumieć różnicę między bogaceniem się, a wolnością finansową, bo to się ludziom zlepia jakby w jedną rzecz, a niestety, to znaczy to są dwa różne cele, do których prowadzą dwie różne drogi. I nie można drogą bogacenia się dojść do wolności finansowej. No, można, ale to będzie przypadek. Mm-hmm. To będzie trochę tak, jakby, powiedzmy, gdyby pani tutaj z Warszawy ruszyła nad morze i pojechała na południe zamiast na północ.
no okej, okay, to znaczy, no to nie jest nie dobry ten, kierunek. Nie tędy droga. No ale powiedzmy, po jakimś czasie w końcu pani trafi nad jakieś morze, tak? To znaczy, ale no, to będzie dużo dłużej, dużo, może po drodze będą bariery jakieś, typu właśnie powiedzmy, okej, okay, teraz jesteśmy w wolnej Europie, ale przedtem by na przykład pani dojechała do granicy i okazało się, że nie ma pani paszportu. Mm-hmm. I to mimo, że tam jest jakieś morze gdzieś za 2000 kilometrów, to i tak pani do niego nie dojedzie, tak? Więc pierwsza rzecz to, żeby rozumieć tę różnicę, bo to jest bardzo kluczowa, według mnie fundamentalna sprawa. I teraz, jeśli ktoś wybierze drogę do wolności finansowej, czyli właśnie ten stan, gdzie nie muszę pracować, gdzie już moje mieszkania na mnie pracują, no to wtedy, powiedzmy, trzeba umieć oszczędzać. Bo niestety, znowu tak jak obserwuję życie, to widzę, że tak, że ludzie zarabiają minimalną krajową. Narzekają, bo im brakuje. Nie mogą dotrwać do końca miesiąca. Potem dostają awans, zmieniają pracę albo stanowisko, dostają awans, zarabiają więcej. I co, nagle mają pieniądze? Nie, bo znowu wydają więcej, podnoszą swój standard życia i znowu im brakuje. I to się po prostu może powtarzać w nieskończoność. Nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać. To znaczy... No ale my Polacy mamy problem z oszczędzaniem i to potwierdzają wszystkie badania i statystyki niestety. Dokładnie. Więc jednak ta umiejętność, ja to nazywam umiejętnością życia poniżej, tak drukowanymi, poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli ktoś zarabia, nie wiem, 5 tysięcy, wydaje 4,5 i nie narzeka. Potem, gdy zarabia 8 tysięcy, to wydaje 7 i nie narzeka. Jak zarabia 15 tysięcy, to wydaje 13 i nie narzeka. Jak znowu i tak dalej, tak? Mhm. Czyli taka umiejętność kontrolowania swoich pragnień. Bo to też jest ogromna różnica między potrzebami a pragnieniami. Potrzeby mamy w miarę stałe, w miarę przewidywalne, w miarę kontrolowalne. Nie wiem, Elon Musk, nawet jeżeli lubi kawior, to pewnie nie zjada go więcej niż kilogram dziennie. Jakby trudno mi sobie wyobrazić, że po prostu już by zaczął ten kawior jakby zwracać pewnie. Tak? Byłby lekki przesyt. Był przesyt. Tak. Natomiast gdyby zapragnął zrobić imprezę, zaprosić jakichś tam swoich znajomych i wypełnić wszystkie baseny w swoich posiadłościach kawiorem, no to kilogram nie starczy, prawda? Więc to jest ogromna różnica między potrzebami i pragnieniami. Więc trzeba umieć żyć poniżej swoich możliwości, czyli ja to mówię, być panem swoich potrzeb, a nie sługą swoich pragnień. Mm-hmm. Tak? Ale to jest taka tajemnica sukcesu? Ona doprowadza, ma pan takie poczucie, doprowadziła pana do sukcesu? Tak, absolutnie. To znaczy, to była kluczowa umiejętność. Bez tej umiejętności, ja powiem więcej, zaryzykuję stwierdzenie, że nikt nie osiągnie wolności finansowej, a nawet jakby ją osiągnął przez przypadek, bo na przykład trafi w Totka i mówi, zadzwoni do mnie i powie, słuchaj, doradź mi, kup mi ileś tam mieszkań, bo ja potrzebuję tyle, a te mieszkania będą tyle, to ja osiągnę wolność finansową. On osiągnie ją na jakiś czas. Bo jak nie umie panować nad swoimi pragnieniami, to wkrótce będzie tak podnosił standard swojego życia, że nawet własność całej marszałkowskiej mu nie pomoże. No tak, ale a propos pragnień, to czy nie wiem, czy to można do jednego wora wsadzić, ale w miarę jedzenia apetyt rośnie, czyli kupuje jedno, chce następne. I pytanie, jak tu zrobić, żeby umiejętnie zarządzać tymi finansami, tak, że wkładając sporo pieniędzy, no bo jednak to, czym się pan zajmuje, no wymaga inwestowania sporego, tak, mieć tę cierpliwość, żeby zaczekać, aż to się zacznie zwracać. Tak, to prawda. Tylko, że ja powiedziałem, bo też tak jak pani to powiedziała, to znaczy niektórym się jakby tak kojarzy, że to jest potrzeba wyrzekania się, obcinania sobie. Jak pani zauważyła, ja powiedziałem, jak zarabiasz 5, wydawaj 4,5 i nie narzekaj. Jak zarabiasz 13, wydawaj 12 i nie narzekaj, tak? Więc jest tutaj element podnoszenia tego swojego standardu tak życia, jest, ale jednak poniżej tego, co mógłbym mieć, tak? Bo bez tego naprawdę będzie bardzo trudno osiągnąć, jeśli nie będzie to niemożliwe, a nawet jak ktoś osiągnie przez przypadek, to szybko straci tą wolność finansową, tak? Na przykład parę lat temu chyba w The Guardian, czy no w każdym razie nie w Brukowcu, ale w takiej no, szanującej się redakcji brytyjskiej była analiza wydatków Davida i Victoria Beckham. To znaczy, i po prostu ile oni wydają pieniędzy na utrzymywanie tych swoich posiadłości w różnych miejscach. W każdej posiadłości musi być ogrodnik, kucharz i ktoś, no bo jak sobie przylecą, no to co to będą musi szukać? Być. Tak, nie będą szukać gdzieś tam zamawiać w Uberze, tak? To znaczy... Więc po prostu no, można sobie tak rozdmuchać ten standard życia i koszty związane z jego utrzymaniem, że powiedzmy to przekroczy możliwości tych najemców, których się gdzieś tam ma, tak, w swoich mieszkaniach.
Więc tak, pierwsze wiedzieć, co się chce, drugie zacząć tę umiejętność ćwiczyć, umiejętność życia poniżej swoich możliwości finansowych. Czyli oszczędzania. Oszczędzania. I te pieniądze inwestować i w coś, co przynosi pasywny dochód. Mhm. I tych źródeł jest pewnie wiele. Ja na wielu się nie znam, bo nigdy ich nie próbowałem, ale wiem, że inwestowanie w mieszkania jest najstarszym sposobem, bo to nie ja wymyśliłem, nie wymyślił tego Kiyosaki, nie wymyślił tego ktoś, kogo znamy, bo ludzie to robią już od tysięcy lat. Mhm. I też tak sobie myślę, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że trzeba mieć też taką świadomość, że mogą przyjść chwile załamania, że to zawsze nie będzie tak, że będzie super fajnie i ta wzwyżka będzie cały czas, tylko mogą być momenty, że będzie kryzys. Dokładnie. Zwłaszcza w branży nieruchomości. No dokładnie. I teraz też, wie pani, to znaczy są też ludzie, którzy właśnie teraz już myślą, o kurczę, teraz najpierw był boom, to znaczy wojna wybuchła i my żeśmy zaczęli jakby uzyskiwać premię wojenną. Ja byłem przeciwny temu. To znaczy po co pompować te ceny? Lepiej było na przykład wtedy wykorzystać ten moment, żeby podnieść kaucję, bo to zabezpiecza najem. To znaczy w Polsce jest przyjęte miesiąc mniej więcej. Kiedyś w ogóle było zero, teraz jest miesiąc. W innych krajach są 2 miesiące, 3 miesiące. Na rynku w Polsce komercyjnym to może być nawet 6 miesięcy. Ustawa ta o ochronie praw lokatorskich mówi, że to może być 20 miesięcy. To znaczy, a my mamy miesiąc zabezpieczenia, tak? Więc my żeśmy się połasili, to po prostu chciwość zadziałała i podnosiliśmy te ceny, no bo mogliśmy, bo po prostu taki był rynek. Teraz te ceny zaczynają się stabilizować albo nawet lekko spadać i jest panika. I ja mówię, no ale w ogóle o co chodzi? To znaczy jaka panika? To znaczy, no to my żeśmy je napompowali, a tak naprawdę nie my, tylko Putin. To znaczy my z pomocą Putina, to znaczy żeśmy napompowali te ceny. A teraz panikujemy, że one trochę się korygują. No, to znaczy, jakby to nic takiego, tak? To znaczy, znowu rynek znajdzie swoją równowagę i dokładnie. To znaczy, ceny znowu będą rosły, bo będą rosły nie dlatego, że ja tak chcę, że ja potrzebuję, żeby tam sobie w komforcie jakby zimować w tropikach, tylko one będą rosły dlatego, że jest inflacja. Dokładnie. Poza tym w tej chwili jeszcze myślę, że sporo zamiesza tutaj, już miesza, jak się okazuje, kolejny program rządu, czyli Mieszkanie na Start, bo już właśnie takie dane się pojawiają, że rezerwacje mieszkań, no bo coś takiego ma miejsce, poszybowały, jak już wstępny plan i projekt tej ustawy, czy tam programu, i że o światło dzienne. Więc te wahania będą, ale są na tyle elastyczne, tak jak pan mówi, że jest dołek, za chwilę będzie górka, prawda? I nawet teraz, ja powiedzmy, byłem pytany, no jaki będzie efekt tego kredytu 2%, który wszedł tam w lipcu chyba zeszłego roku. Tak. I byłem o to pytany rok wcześniej, czy tam kiedy to zostało zapowiedziane. Ja powiedziałem, że to po prostu będzie oznaczać wzrost cen mieszkań. Znaczy damy komuś możliwość wzięcia kredytu, ale podrożymy mu mieszkania, a tak naprawdę wszystkim innym też. Dokładnie. Ale teraz nie jestem pewien, czy będziemy mieli ten sam efekt. Niby działanie jest to samo, ale uwarunkowania się zmieniły. Bo teraz mamy dużą nadpodaż mieszkań u deweloperów. W tamtym momencie mieliśmy niedobór. To znaczy po okresie pandemii nie było projektów, nie były realizowane i tak dalej. Jak deweloperzy usłyszeli, że będzie 2% plus, znaczy ten kredyt bezpieczny, czy nie wiem, bezpieczny dla kogo, chyba dla nich, tak? To zaczęli, no, chcieli korzystać z tej okazji, tak? Więc zrobili dużo inwestycji. Tak jest. I teraz mamy dużo więcej mieszkań w ich zasobach, niż mieliśmy, powiedzmy, w lipcu zeszłego roku i być może ten efekt nie będzie aż tak dramatyczny, tak? Oczywiście nie mam szklanej kuli, nie wiem. I tak prawdę mówiąc, ceny mieszkań, czy one będą spadać, czy rosnąć, trochę mnie nie interesuje. Z mojej perspektywy super by było, jakby była korekta i te ceny by spadły. Moglibyśmy kupić więcej mieszkań. Tak, bo są już w tej chwili jakieś osiągają naprawdę ceny absurdalne wręcz, zwłaszcza w dużych miastach. Panie Sławku, no musimy kończyć. No jeszcze tyle wątków, o których chciałam z panem porozmawiać, ale to się umówimy następne spotkanie, jak odwiedzi pan Polskę za jakiś czas, to sobie porozmawiamy. Sławek Muturi był dzisiaj razem z nami, ekspert, jak słychać, do spraw nieruchomości. Jeszcze raz pięknie dziękuję za to spotkanie. Państwu również dziękujemy. Udanego dnia i do zobaczenia.